no więc zaczynamy, moi drodzy. Jak już wczoraj w zajawce powiedziałem, Liczyszanie został zbudowany w 1941 roku na potrzeby sztabu Adolfa Hitlera, który miał dowodzić pod jego osobistym przewodnictwem atakowi na ZSRR. Podobnie uczynił w czasie ataku na Polskę, podobnie uczynił w czasie ataku na Francję i uwierzył, że to jeden z fundamentalnych warunków zwycięstwa, by jego sztab i on sam ze swoim geniuszem strategicznym był blisko teatru wojny, którą właśnie prowadził. Liczyszaniec był, że tak powiem, zwielokrotnieniem wszystkich jego poprzednich kwater, a więc był najpotężniejszy i największy. Mnie osobiście dziwi to, że Hitler, który wierzył w to, że wygra wojnę z ZSRR jeszcze przed zimą, a zaatakował w czerwcu, zdecydował się na wybudowanie tak potężnego obiektu do prowadzenia tej kampanii, która miała być tak krótka i zakończona szybkim sukcesem. Ale to moje osobiste zdziwienie. Wiele krwi niewinnych ludzi, więźniów, zostało poświęcone, żeby to wybudować. Zauważcie, że muzeum nie obejmuje całej części ruin Liczyszańca. Już wczoraj pokazywałem Wam schron przeciwlotniczy, który mieści się poza terenem muzeum, a to dlatego, że Liczyszaniec składał się ze trzech stref bezpieczeństwa. W ogóle tak napomknę tylko, że był to potężny obiekt, który miał dwa lotniska, miał własną elektrownię, miał własną linię kolejową z dworcem, więc było to po prostu małe miasteczko. Wracając do tematu stref ochronnych, teren muzeum znajduje się na tej najbardziej chronionej, najbliżej samego Hitlera strefie i tylko ona jest objęta potrzebą posiadania biletu, żeby ją obejrzeć. Natomiast były jeszcze dwie strefy zewnętrzne, które były chronione mocno, ale może nie aż tak mocno, które miały, że tak powiem, gwarantować tej strefie, w której dzisiaj jest muzeum, pełne bezpieczeństwo ze strony dywersantów ewentualnych, którzy chcieliby się tutaj wedrzeć. Ja jestem jeszcze przed wejściem do muzeum, a budynek, który jest za mną, był kiedyś siedzibą, był w czasie II wojny światowej, siedzibą oddziału Biura Ochrony Rządu, to się nazywa BORS, w każdym razie Służby Bezpieczeństwa, która miała za zadanie między innymi zająć się ewakuacją. Właśnie poszedłem sobie podczytać Służba Bezpieczeństwa Rzeszy, tak się to nazywało. Więc tutaj, przepraszam, tutaj, w tym budynku, na dole mieściły się garaże, w których były samochody, motocykle, a na górze kwatery funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Rzeszy. Byli oni odpowiedzialni m.in. za ewentualną ewakuację kwatery w razie zagrożenia. To właściwie tyle tytułem wstępu. Zaraz będę wchodził do strefy bezpieczeństwa. Nie pamiętam, czy numer 1, czy one były numerowane od zewnątrz do wewnątrz, czy odwrotnie. W każdym razie tej najbardziej chronionej, w której przebywał sam Adolf Hitler i pozostali dowódcy niemieccy wysokiego szczebla. Pokazałem Wam, gdzie mieszkali funkcjonariusze Biura Bezpieczeństwa Rzeszy, a teraz pokazuję Wam, gdzie pracowali. To są ruiny baraku, który był miejscem ich pracy, biura urzędu. Barak był początkowo drewniany, dopiero w 1944 roku został obudowany cegłą i żelbetonem, a powstał w 1942 roku. To właściwie tyle na jego temat. Tutaj pracowali ludzie, którzy mieszkali tam, gdzie pokazałem Wam we wcześniejszym filmie.
No i już na samym początku naszej wycieczki dochodzimy do jednego z najważniejszych miejsc i najbardziej znanych z historii Wilczego Szańca. Otóż ruiny, które znajdują się za mną, to są ruiny baraku sztabowego, baraku narad, w którym odbywały się narady wojenne z udziałem najwyższych dowódców III Rzeszy oraz samego Adolfa Hitlera. I to właśnie tu, w tym baraku, nastąpił najsłynniejszy, choć jeden z ogromnej ilości zamachów na życie Führera. Dokonał go Klaus von Stauffenberg, niemiecki język, trudny język, pułkownik. I tutaj, zastrzeżenie. Kochani, ja nie jestem historykiem. Absolutnie to, co do Was mówię, nie jest jakąś wiedzą ścisłą. Jak wiecie, zdarzają mi się pomyłki, lapsusy. Tutaj II wojna światowa jest jakimś moim, jest swego rodzaju moją pasją, natomiast ja traktuję to jak hobby, nie przywiązuję ogromnej wagi do szczegółów, do wymowy nazwisk, dokładnych dat itd., itd., więc absolutnie, szczególnie młodzi ludzie, którzy uczą się historii i idą na egzaminy, nie powinni posługiwać się materiałami kręconymi przeze mnie jako materiałami edukacyjnymi. Absolutnie nie. Wracamy do zamachu na Hitlera. Tak jak powiedziałem, to w tym miejscu nastąpił ten zamach. Jak widzicie, nie był to, po fundamentach już widać, to nie był to jakiś potężny bunkier. Była to raczej lekka konstrukcja, co między innymi przyczyniło się do tego, że zamach się nie powiódł. Ja bym chciał tutaj kilka słów powiedzieć o samym Stauffenbergu, ponieważ w moim przekonaniu troszkę niesłusznie czyni się z niego bohatera. Ja rozumiem, że robią to Niemcy, natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego robią to Polacy. Otóż Klaus von Stauffenberg, tak się chyba nazywał w pełni, nie był zagorzałym antynazistą i przeciwnikiem Hitlera. Otóż on w dużej mierze zgadzał się z ideami, jakie głosił Hitler jeszcze przed wybuchem wojny i na jej początku, kiedy wygrywał kampanię po kampanii. Między innymi spiskowcy, którzy bo Stauffenberg nie był sam w tym zamachu, był to duży spisek, mieli przygotowany plan na wypadek jego powodzenia, tego zamachu, i w planie tym było, przypominam, to był już rok 1944, Niemcy ewidentnie przegrywali wojnę. W planie Stauffenberga i jego towarzyszy z spisku było zawarcie zawieszenia broni, przynajmniej z aliantami zachodnimi, jeśli nie ze wszystkimi. I w planie tym, między innymi, możemy wyczytać, że Stauffenberg absolutnie nie zamierzał na przykład zrezygnować z ziem, które III Rzesza zdobyła w 1939 roku kosztem Polski. Stauffenberg uważał, że ziemie te powinny nadal pozostać w granicach Rzeszy. Nie miał nic przeciwko niewolniczej pracy więźniów, zwłaszcza Słowian, a więc między innymi Polaków. To nie był aniołek, który, jak to się lubi mówić, wykonywał tylko rozkazy, ale tak naprawdę sercem i duchem był przeciwko Adolfowi Hitlerowi. Nie był może nazistą, natomiast był na pewno bardzo silnym nacjonalistą, i w czasach, kiedy Hitler wygrywał, nie bardzo przeszkadzały mu poglądy Adolfa, a nawet z wieloma z nich się zgadzał. Dlatego oczywiście żałuję, że mu się nie udało, ale nie widzę w nim wielkiego bohatera z naszego punktu widzenia. On chciał dokonać tego zamachu nie dlatego, że nie zgadzał się z ideologią, którą głosił Hitler,
tylko dlatego, że widział, że Hitler doprowadzi do totalnej porażki w tej wojnie i ruiny kraju. Chciał tego uniknąć, dlatego zdecydował się na ten zamach, który był zdecydowanie bohaterskim czynem z punktu widzenia czysto ludzkiego. Człowiek ten wiele ryzykował. Natomiast chciałbym zauważyć, że pułkownik Stauffenberg brał udział w kampanii wrześniowej przeciwko Polsce, brał udział w kampanii przeciwko Francji, brał udział w kampanii afrykańskiej. Tam został bardzo ciężko ranny i właściwie dopiero w tym momencie, kiedy choć był namawiany do przystąpienia do spisku dużo, dużo wcześniej, to dopiero w tym momencie, kiedy odzyskał częściowo zdrowie i zaczął służbę w sztabie w Berlinie, w tym momencie dopiero tak naprawdę przystąpił do opozycji antyhitlerowskiej. To właściwie tyle. Tak jak mówię, to są moje przemyślenia oparte na podstawie tego, co zdołałem przeczytać. I nie obowiązują wszystkich, absolutnie nie są ścisłą wiedzą historyczną. No to zwiedzamy dalej. Kolejny budynek funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzeszy, która zajmowała się osobistą ochroną Hitlera. Będąc tutaj, zauważyłem coś, co mi przypomniało o tym, że zapomniałem powiedzieć, że oczywiście tak chronionym obiekcie, jak Wilczyszaniec, nie mogło zabraknąć min. Cały obiekt otoczony był polami minowymi. Tutaj mamy taką makietkę, która przedstawia, jak żołnierze rozminowują te pola. Jest tu również krzyż upamiętniający saperów, którzy zginęli w czasie rozminowywania tych pól minowych. Pola minowe, które rozminowywali polscy saperzy po wojnie, zawierały wszelkie rodzaje min, jakie wówczas były stosowane. Były tam miny przeciwczołgowe, miny przeciwpiechotne, miny ceramiczne, niewykrywalne wykrywaczem metali. Nie ma danych, ilu polskich saperów zginęło przy rozminowywaniu pasów minowych wokół Wilczego Szańca. Natomiast zginęło ich wielu. Jest tutaj tablica w hołdzie dla poległych saperów. A jak przystało na kwaterę główną wodza III Rzeszy, znajdował się tutaj również schron przeznaczony dla gości Führera. A ponieważ w czasie, kiedy przebywał tutaj Hitler, Wilczyszaniec był niejako stolicą III Rzeszy. Tutaj przyjmował swoich sprzymierzeńców i gości i specjalnie dla nich wybudowano taki schron. A jak widać, potężny. Schron był wybudowany już w 1941 roku i zostało z niego, jak widać, dosyć sporo. Schron dla gości uważany jest za trzeci najważniejszy obiekt na terenie kwatery. Oczywiście najważniejszym był bunkier Hitlera, do którego oczywiście dojdziemy. Ruiny tego baraku służyły za siedzibę policji kryminalnej, która działała na terenie kwatery. Przy takiej ilości ludzi oczywiście zdarzały się również przestępstwa i była tu placówka poczty. Jeszcze raz schron dla gości Adolfa Hitlera w całej okazałości. Potężny budynek. A to ruiny budynku, w którym pracowali stenografowie. Tak jak powiedziałem wcześniej, siedziba była nie tylko sztabem wojennym, ale na czas pobytu tutaj samego Adolfa Hitlera była to niejako stolica III Rzeszy, więc działo się tutaj wiele. Potrzebni byli stenografowie, którzy byli sprowadzani tutaj z niemieckiego parlamentu głównie i w tym budynku pracowali. Jak większość tych budynków mniejszych, był to na początku budynek drewniany, później w
1944 roku Hitler chyba bał się coraz bardziej i wszystkie te budynki zostały obudowane cegłą i żelbetonem. Pierwotnie było to kasyno dla oficerów niemieckich. Później, jak już powiedziałem, miejsce pracy stenografów. Zwróćcie uwagę na te białe sopylki wiszące pod stropem. To stalagmity chyba, tak? Stalagmity tworzące się pod wpływem przeciekającej przez betonowy strop wody. A to jeden z wielu magazynów. Aktualnie są zamknięte ze względu na ochronę gnieżdżących się tam nietoperzy. Zresztą jest tam nieprzyjemnie wilgotno i zimno. Za mną kolejny potężny betonowy schron, zwany schronem Bormana. Dlaczego mówię, że zwany? Dlatego, że nie był siedzibą Bormana, natomiast ze względu na fakt, że w pobliżu był jego dom, tak został nazwany. Schron ten był schronem ogólnego użytku, a więc w momencie zagrożenia po prostu ludzie będący w pobliżu chowali się w nim. To znaczy nie chowali się, bo zagrożenia właściwie nigdy nie było. A to wnętrze schronu Bormana. A nie wiem, czy włączy się lampa, ponieważ jest ustawiona w trybie automatycznym. Chyba się nie włączy. No niestety, albo się nie da, albo ja nie potrafię włączyć lampy, by świeciła ciągle. Jedna ze ścian schronu Bormana, która przewróciła się prawie. Prawie. Jak widać, turyści pomagają jej pozostać w takiej pozycji, podpierając ją, czym popadnie. Nie wiem, czy to ma przynosić szczęście, nieszczęście. Natomiast, jak widać, jest tu taki obyczaj, że jeśli ktoś podchodzi, to podpiera tę walącą się ścianę, walącą się już od 70 lat, nie mogącą się przewalić ponad 70. Tam również. To taka ciekawostka. No i jesteśmy pewnie dla wielu z Was w punkcie kulminacyjnym naszej wycieczki. A otóż to jest schron samego Adolfa Hitlera, wodza III Rzeszy. Geniusza strategicznego i fuksiarza tysiąclecia. Schron ten został wybudowany wraz z początkami, a więc w 1941 roku. W 1942 był przebudowany. W schronie znajdowała się sypialnia Adolfa, natomiast obok wybudowany był dom narad, dom wodza, w którym toczyły się narady wojenne wraz z dowódcami poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. W 1944 roku schron został całkowicie zburzony i został wybudowany nowy. Jak widać, Hitler coraz bardziej się bał. Schrony były potężniejsze, jeszcze trudniejsze do zaatakowania i zniszczenia. To jest budynek główny schronu. To prawdopodobnie są resztki domu narad. Jak widzicie, jest to budynek w budynku, czyli mamy tutaj budynek wpuszczony w ziemię, który w znacznej części ocalał. Natomiast nad nim były żelbetowe stropy, które zostały wysadzone i się zawaliły. A tam korytarze prowadzące ze schronu głównego do właśnie tego budynku. Tędy spacerował sam wujek Adolf. Zajrzymy do wnętrza. Ciasno, klaustrofobicznie, schodki. No nie miał tu zbyt wygodnie.
No ale coś za coś. Za to czuł się bezpiecznie. Do czasu oczywiście. Mamy samo południe, więc słońce świeci dokładnie nad bunkrem. Bunkier nomen omen numer 13. Tutaj mnóstwo, naprzeciwko bunkra Hitlera, mnóstwo ruin, które nie są opisane, ale ja zaraz sprawdzę, ponieważ jest tu numerek, że to jest numer 12, a ja mam opis sfotografowany, więc zaraz sprawdzę. Co to? Sprawdziłem. Numer 12 to bunkier obrony przeciwlotniczej, więc jak widzicie, Hitler miał obronę przeciwlotniczą tuż pod koło swojego bunkra, tak by czuł się bezpiecznie. Tymi alejkami, moi drodzy, nie wiem, na mnie robi to wrażenie, nie wiem jak na was, tymi alejkami Adolf Hitler spacerował sobie wraz ze swoim pieskiem. To nie jest koniec zwiedzania, to zaledwie początek, choć najważniejsza budowla z punktu widzenia zarówno Niemców, jak i turystów właśnie przed nami, znaczy już za nami, bunkier Adolfa Hitlera. Jeszcze rzut oka na bunkier Adolfa Hitlera z drugiej strony. Zobaczcie, jak mocno starano się go zniszczyć. Jest mocno pokruszony, a jednak sporo przetrwało i można obejrzeć. Niesamowita ilość betonu i stali. A to są ruiny kasyna i herbaciarni. Jak widać, czasami trzeba było również odpocząć od ciężkiej pracy, jaką jest prowadzenie wojny. I tutaj można było napić się herbaty i odpocząć. Bunkier Hitlera z jeszcze innego ujęcia. Jak widać, ten był wysadzony naprawdę mocno. Rozerwało go na kawałki, ale dzięki temu możemy zajrzeć praktycznie do wnętrza. Jesteśmy jak gdyby od drugiej strony, po przeciwnej stronie tej ocalałej, najbardziej okazałej ściany. Tutaj jest taka wewnętrzna krater, pustka, czyli miejsce, które było centralnym miejscem tego schronu prawdopodobnie, bo jak widać, ściany zawaliły się na zewnątrz. Wygląda jak w górach. Gdyby nie wystające druty, można byłoby pomyśleć, że są to naturalne skały. Ruiny budynku adiutantury Wehrmachtu. Tutaj szlak się rozchodzi. Żółty zmierza do wyjścia, więc dla tych, którzy uznali, że widząc kwaterę, schron samego Hitlera, zakończyli zwiedzanie Wilczego Szańca, ja zabieram was szlakiem czerwonym, czyli idziemy zobaczyć pozostałe bunkry najbardziej chronionej strefy Wilczego Szańca. Tak jak sam Adolf Hitler, tak i inni znaczący dygnitarze i dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych III Rzeszy mieli tutaj swoje osobiste schrony. Ruiny za mną to są ruiny schronu szefa dowódcy Wehrmachtu, feldmarszałka Keitla. Podejdziemy troszkę bliżej, pokażę wam, co zostało. Tam pan kosą atomową czyści roślinność, która porasta dachy ruin. Ja nie wiem, czy te budynki były w czasach wojny obrośnięte roślinnością, czy też maskowane siatką maskującą. Niestety nie mogę skorzystać z przewodnika, ponieważ przewodnicy nie pozwalają nagrywać tego, co mówią. Pewnie dowiedzielibyśmy się ciekawych rzeczy, no ale niestety musimy pozostać przy mojej szczątkowej wiedzy uzupełnianej o ewentualne tablice informacyjne. Niestety przy tym schronie, znaczy przy większości obiektów, brakuje właśnie informacji o tych wszystkich ciekawostkach, które kiedyś słuchałem, zwiedzając Wilczy Szaniec z przewodnikiem. Wiem, że na części
bunkrów, jeśli nie na wszystkich, rosła roślinność, która miała za zadanie maskować z powietrza obiekty. Niektóre obiekty były maskowane siatkami maskującymi, które były mocowane do drzew. I ja pamiętam, że przewodnik pokazywał nam stare drzewo, na którym wrośnięta w korę była opaska, do której mocowano takie siatki. Jak widać, większość drzew, które rosną tu dzisiaj, jest młodsza niż te 70 kilka lat, więc trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie są te najstarsze drzewa, by znaleźć te ciekawostki. Ja być może ich nie znajdę, ale wam o nich mówię, bo wiem z poprzedniej mojej wycieczki do Wilczego Szańca, że takowe ciekawostki tutaj są, choć teraz trudno mi jest odnaleźć. A więc obejrzeliśmy schron Wilhelma Keitla, dowódcy Wehrmachtu. A to, moi drodzy, bunkier marszałka Rzeszy i dowódcy Luftwaffe, bunkier feldmarszałka Hermana marszałka Rzeszy, przepraszam, Hermana Göringa. Jest to jeden z najlepiej zachowanych, z tego co tu podsłuchałem, bunkrów na terenie Wilczego Szańca. Oczywiście został wysadzony, natomiast wypchnęło tylko dwie boczne ściany z tej strony. Jak widać, ściana frontowa pozostała. I to taka ciekawostka, ponieważ większość bunkrów tutaj została pobudowana w 1941 roku, a później wraz z niekorzystnym rozwojem sytuacji na froncie wschodnim była przebudowywana, dodawano dodatkowe stropy z dylatacją, która miała amortyzować wstrząsy w czasie ewentualnego nalotu. Ten bunkier został zbudowany w 1944 roku od razu jako bunkier dwustropowy. Ta szczelina, którą tam widać, to jest właśnie szczelina dylatacyjna, która była wypełniona takim grysem, żwirem można powiedzieć, który miał za zadanie amortyzować ruchy tego stropu w razie wybuchów ładunków na dachu. Ten dach całą pewnością był maskowany roślinnością, miał również stanowisko obrony przeciwlotniczej. Tak jak powiedziałem, jeden z najlepiej zachowanych i od razu wybudowany w tej formie, nie podlegający żadnym przebudowom późniejszym, jak pozostałe, które były budowane w 1941-1942 roku, a później przebudowywane i wzmacniane wraz z niekorzystnym rozwojem sytuacji na froncie wschodnim i obawami przed ewentualnym atakiem. Tak, oczywiście jest tu zakaz wstępu, ale ja myślę, że... O, trochę wysoko. Opa. Ja myślę, że warto go złamać. Zobaczcie, jak klaustrofobiczne wnętrza. Tak potężny budynek ma tak niewielkie wnętrza. Tutaj jest taki korytarz przejściowy. Oczywiście to wszystko miało swój sens. Zwróćcie uwagę, że wejście ma krótki korytarz, po czym ma korytarz w poprzek. Wyobraźcie sobie, że na przykład na zewnątrz tego bunkra wybucha jakaś potężna bomba. Ten korytarz ma za zadanie rozprzestrzenić falę uderzeniową, tak by nie weszła w głąb bunkra. Tu już jest wszędzie za ciemno, bym coś wam pokazał. Niestety wysiadła mi lampa i nie chcę świecić. Tutaj coś widać i mamy taki zakamarek. Spójrzcie, tutaj jest wejście na górę, na dach, gdzie mieściły się stanowiska obrony przeciwlotniczej. Krótko mówiąc, działa przeciwlotnicze i karabiny maszynowe. A to jest ta ściana, którą wybuch od wewnątrz oderwał od bunkra. Oczywiście zawaliły się stropy nad częścią mieszkalną. Natomiast tylko tyle udało się zniszczyć tym wybuchem. Ogromna część pozostała nienaruszona. Przy bunkrze marszałka Rzeszy Hermana Göringa, zwróćcie uwagę, kiedy ta ściana i ta ściana zostały wypchnięte na zewnątrz, ten potężny drugi strop, który mieścił się na tej
na tej dylatacji z kruszywa po prostu opadł niżej, natomiast nie uległ pęknięciu czy rozerwaniu, dlatego dach tego schronu jest w dalszym ciągu cały i solidny. Wielu na nim było, ja też. Te zakazy to bardzo niedawna historia, kiedyś ich tutaj nie było, można było sobie tam swobodnie wejść, kto czuł się na siłach i zdrowy, oczywiście były drabinki, nie było to wcale takie trudne. Widać bardzo dobrze konstrukcję wewnętrzną, spójrzcie, to był budynek w budynku, tu mamy ściany wewnętrzne schronu, na zewnątrz były potężne płaszcze żelbetonowe, pomiędzy którymi były przerwy. To również służyło jak gdyby amortyzacji wszelkiego rodzaju wstrząsów przy wybuchach. To jest strop wewnętrzny, a nad nami jest ten potężny strop zlanego żelbetonu, który chronił przed ewentualnym nalotem. A to jest wnętrze. Oczywiście dygnitarze pokroju Hermana Göringa nie przebywali w tych wilgotnych, ciemnych i ponurych bunkrach całymi dniami. Przebywali w nich bardzo, bardzo rzadko. Tutaj mamy dom Hermana Göringa, w którym on sobie przebywał w momencie, kiedy nie było specjalnego zagrożenia, czyli właściwie zawsze, kiedy tu był, to mógł przebywać w tym domu, ponieważ zagrożeń tutaj było, jak wam powiedziałem wcześniej, niewiele. Dom Hermana Göringa od wewnątrz wygląda tak. Hermann Göring, z tego co udało mi się o nim dowiedzieć z wielu książek, lubił luksus. Tu pewnie go za dużo nie miał, ale i tak przyjemniej niż w bunkrze. No więc jak udało mi się doczytać, Göring, tak jak przypuszczałem, urządził swój dom niespotykanym w innych budowlach na terenie Wilczego Szańca przepychem, ale prawdopodobnie nigdy nie nocował w Wilczym Szańcu. Jeżeli był w pobliżu kwatery głównej, to nocował w rezydencji Wilhelma II. Tak jak powiedziałem, lubił przepych. Ta nieciekawa ściana, moi kochani, to siedziba szefa sztabu operacyjnego Wehrmachtu, Alfreda Jodla. Czemu wam pokazuję tę nieciekawą ścianę? Albo postanowiłem sobie usiąść i odpocząć. Wędruję po Wilczym Szańcu już ponad 2 godziny na nóżkach, więc potrzebuję chwilę posiedzieć. A w tak zwanym międzyczasie mogę wam powiedzieć, że Alfred Jodl przebywał tutaj przez od 1941 do 1944 roku, więc 3 lata i mógł coś powiedzieć na temat życia w Wilczym Szańcu. A to, co powiedział, oczywiście o ile to prawda, bo w każdej anegdocie najczęściej jest ziarno prawdy, powiedział, że Wilczy Szaniec to coś pomiędzy klasztorem a obozem koncentracyjnym. Panowała tutaj nieprzyjemna, zła atmosfera, w której, jak widać, Alfred Jodl czuł się nie najlepiej. Jak skończę odpoczywać, to pokażę wam ten budynek z innej, może ciekawszej strony. Tutaj sobie teraz chwilę posiedzę. No więc siedziba Alfreda Jodla w trochę innej perspektywy, również mało ciekawa. Natomiast taka jeszcze tylko informacja, jak większość budynków tych ceglanych, pierwotnie był to barak drewniany. W 1944 roku wybudowano budynek ceglany, jak widać stropy są żelbetowe. No strach zaczął zaglądać im w oczy i budowali, przebudowywali na szybko, co się dało, na bardziej solidne, by chwilę później to samemu wysadzać. Idziemy dalej. Tuż obok siedziby Alfreda Jodla, która jest za mną, kasyno numer 2. Nie wiem, czemu Jodl tak narzekał. Do punktów rozrywkowych miał stosunkowo niedaleko. I dotarliśmy do garaży Adolfa Hitlera. Tutaj zaparkowane były dwa jego Mercedesy oraz samochody
dla gości w strefie ochronnej numer 1, tej najbardziej chronionej, ilość samochodów i ruch samochodowy były ograniczone, w związku z tym tych garaży było tutaj niewiele na terenie całego Wilczego Szańca, więc w strefie 2 i strefie 3 garaży i samochodów było oczywiście bardzo, bardzo dużo. Jest tutaj wystawa związana z Powstaniem Warszawskim. Mamy powstańca, nie wiem czy go widać, o. I prawdopodobnie replikę samochodu pancernego niemieckiego. No to wejdźmy do Muzeum Powstania. Na ścianach zdjęcia zniszczonej Warszawy. Ja będę mówił teraz znacznie ciszej, ponieważ tutaj przychodzą ludzie, wycieczki. Ja pokażę wam. Bardzo ciekawa. To jest niemiecki pojazd pancerny, tak zwany niszczyciel czołgów. Stuk się chyba nazywa, ja dobrze pamiętam. Natomiast tutaj jest w barwach chwat, jako zdobyczny pojazd Armii Krajowej. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj widać. Pojazd jest prawdziwy, z całą pewnością. Nie jest to replika, tylko prawdziwy pojazd. Natomiast nie wiem, czy jest to oryginalny chwat. Tutaj mamy fragmenty silników, chyba lotniczych. A tu mamy historię tego stuga. Wyciągnięto go z jakiegoś bagna i odrestaurowano. Przepraszam, to nie jest stuk, tylko Hetzer. Hetzer, tak się nazywa ten pojazd pancerny. Teraz sobie przypomniałem. Tu niestety nie jest. Pewnie na tym opisie gdzieś jest, natomiast ja nie mam czasu tego. Jak widzicie, jest tutaj dużo ludzi. Tak wyglądał niemiecki niszczyciel czołgów Hetzer w barwach Armii Krajowej, zwany chwatem. I tu jeszcze jeden pojazd, zdjęcia. Wychodzimy, jest tutaj głośno, ludnie. O. Nie wiem teraz, w którą stronę mam iść. I wiem, że było coś jeszcze za tym budynkiem, więc się tam cofnę. Zobaczymy, ile zostało do końca. Budynek za mną to schron łączności. Nie muszę was chyba przekonywać, że jest to jeden z najważniejszych obiektów na terenie Wilczego Szańca, poza samą kwaterą bunkrem Adolfa Hitlera. Wilczy Szaniec pełnił rolę kwatery frontowej. Tutaj zapadały decyzje odnośnie ruchu wojsk i strategii na froncie wschodnim. Łączność była kluczowa, była jak krwioobieg całego systemu i musiała być zachowana bez względu na wszystko. Schron początkowo był schronem średnim, ale jak większość został obudowany dodatkową żelbetową ochroną i przybrał tą formę, czyli formę schronu ciężkiego w 1944 roku i mieścił węzeł łączności. Wszystkie linie telefoniczne, radiostacje i tak dalej zbiegały się w tym punkcie. Tutaj była centrala łączności dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy z dowódcami frontowymi. To koniec, moi kochani, tej głównej, najbardziej znanej i najbardziej chronionej w czasach wojny części kwatery głównej Adolfa Hitlera, Wilczy Szaniec. Koniec czerwonej ścieżki, czyli tej najdłuższej, którą da się iść po tym terenie. Znajduje się na polu namiotowym, na którym stoi mój namiot. W związku z tym
można powiedzieć, że wracam do domu. Już się tam już widać kampery i mój namiot tuż obok. W związku z powyższym można powiedzieć, że zaraz będę w domu. Oprowadziłem Was najdłuższą ścieżką. Starałem się pokazać Wam wszystkie obiekty, jakie znalazłem po drodze i o których cokolwiek udało mi się przeczytać lub o których cokolwiek wiedziałem wcześniej. Oczywiście, jak już mówiłem, Wilczyszaniec to również dwa zewnętrzne obiekty chronione, na których znajduje się jeszcze wiele ruin. Między innymi wczoraj w jednym z filmików wstępnych pokazywałem Wam schron przeciwlotniczy takiego ogólnego stosowania, potężny, który stoi w tej strefie kolejnej, czyli drugiej. Po tutejszych lasach jeżdżąc wszędzie dookoła jest mnóstwo właśnie tego typu budowli gdzieś tam zarzuconych po lasach i do których dostęp jest niereglamentowany finansowo. Można sobie tam po prostu powędrować piechotą. Natomiast jest to bardzo rozległy teren. Ja przeprowadziłem Was przez tą część, na którą trzeba mieć bilet, i mam dosyć. Całość wędrówki zebrała mi prawie 3 godziny i tego typu spacer jest dla mnie wystarczająco męczący, żeby już dać sobie spokój z kwaterą Adolfa Hitlera Wilczyszaniec. Ale to nie koniec dnia dzisiejszego. Ja sobie teraz odetchnę, po czym odepnę rower od mojego zestawu i pojadę do Kętrzyna. Jest tam kilka, a przynajmniej jedna niespodzianka, którą chciałem Wam pokazać. To tyle, moi drodzy.